Zakupy, sprzątanie, spacer, rozmowa. Na taką pomoc mogą liczyć starsi z Duńsko-Wolanie w ramach wspólnych działań Szkoły Podstawowej nr 10 i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Grupa aż 18 młodych wolontariuszy oddaje swoje serce i czas bezinteresownie. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin działa w naszym mieście od 2013 roku całkowicie społecznie. Głównie skupia się na działaniach na rzecz wspierania rodzin, osób samotnych i niepełnosprawnych oraz działaniach w kierunku zapewnienia potrzebującym godnej i bezpiecznej egzystencji. Od 2 lat współpracuje stowarzyszenie ze Szkołą Podstawową nr 10, a od września bieżącego roku organizują konkretną bieżącą pomoc dla wielu potrzebujących osób. W szkole za poparciem dyrektor Elżbiety Skalskiej-Makary działa grupa wolontariuszy, chcących zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym, a wspierają ich nauczyciel Krystyna Lewińska i pedagog Marlena Seliga. I oczywiście rodzice. Aż 18 dziewcząt, w większości z klas 8 i 4 z klas 6, angażuje się w różne działania. Moja praca polega na tym, że w każdą sobotę w godzinach przed południem, po południu wychodzę z innymi dziewczynami pomagać robić jej zakupy. Kupujemy jej takie potrzebne rzeczy do obiadów. No i zawsze jej wnosimy na górę, pomagamy jej to rozpakować, zawsze też rozmawiamy trochę z nią i dużo rzeczy nam opowiada, mówi nam o swoim życiu i chodzimy po różne rzeczy, na przykład to są bardziej takie żywnościowe, ale również takie chemiczne, na przykład coś do kosmetyki, przymierzamy buty z panią i szukamy dobrego rozmiaru, albo wynosimy też śmieci, jeśli jest na to czas i pani prosi. Czym dla ciebie jest takie właśnie spotkanie? Jest czymś innym, czego jeszcze nigdy nie doświadczyłam. Jakby... Masz satysfakcję? Tak, raczej tak. Tak miło jest na sercu, jakby jak to robię. Bardzo chętnie chodzę do pani, bo później to jest takie doświadczenie, że miło mi się na sercu robi, kiedy idę do pani i później mój dzień jest lepszy. Ja się opiekuję panią Krystyną. Pani Krystyna ma niestety problemy z kręgosłupem i nie może sama wyjść. Dlatego razem z moją koleżanką co czwartek do pani chodzimy. Jeżeli jest taka potrzeba, to również możemy wyjść w inny dzień. Robimy pani zakupy, wychodzimy po jakieś potrzebne rzeczy. No i często również z panią rozmawiamy, czy pomaga mi w sprzątaniu, no bo po prostu pani nasza nie ma takiej możliwości, no. Niestety miała w młodości bardzo duże problemy ze zdrowiem, no i one trwają do dzisiaj, więc dzięki właśnie naszej pomocy czuję się takie potrzebne pani, ponieważ no, możemy coś dla niej zrobić i bardzo nam jest wtedy miło. Sprawia ci to radość? Tak, bardzo mi sprawia takie spotkanie przyjemność. Po prostu czujemy się potrzebne. Razem z moją koleżanką planujemy zrobić pani niespodziankę, ponieważ niestety cała jej najbliższa rodzina już odeszła, nie ma żadnej bliskiej osoby, dlatego na wieść o tym, że niestety spędzi te święta sama, bardzo nam się przykro zrobiło, więc planujemy przyjść do pani w święta, złożyć pani życzenia, podzielić się z panią opłatkiem, żeby to tak było jak w każde, powinno być święta, jak każda rodzina powinna spędzić te święta. Oczywiście z panią też również porozmawiamy, jak to zawsze jest, no po prostu... Bardzo lubimy panią Krystynę i myślimy, że nawet jeżeli pójdziemy dalej do innych szkół, to nawet będziemy panią odwiedzać, ponieważ no, to jest bardzo miła pani, która no, nie może zostać sama. Ja się zajmuję panią, która ma 81 lat, panią Świercz, do której chodzę co tydzień w piątki, po południu, po szkole. To idę bezinteresownie, idę tylko po to, żeby jej pomóc, żeby poczuć się jako usatysfakcjonowana, żeby, że jakby to powiedzieć... Żeby ona się poczuła dobrze, żebym ja się poczuła dobrze. Z nią nawiązać kontakt, porozmawiać, bo ona też tego potrzebuje. Jej syn ją odwiedza, ale to jest niewystarczające, więc potrzebuje tego kontaktu. Zazwyczaj z nią wypiję herbatę, porozmawiam, pomogę jej sprzątać w domu i załatwić najprostsze sprawy. Dla mnie to jest bardzo wielka satysfakcja, wielka taka radość. Nasza praca polega na tym, że chodzimy z koleżanką do domu opieki społecznej po obiad i później idziemy zanieść ten obiad pani, rozmawiamy z nią, szykujemy jej wszystko, pomagamy jej zrobić niektóre rzeczy i daje nam to taką bardzo dużą satysfakcję. Czujemy się takie bardzo potrzebne dla tych starszych osób. One są samotne i nie mają też za bardzo z kim porozmawiać. A jak my przychodzimy, porozmawiamy z tą panią, mamy też takie troszkę tematy, o których możemy rozmawiać, na przykład też o szkole. Pani się nas dużo pyta.
i dzielimy się też swoim życiem i pani nam też opowiada o swoim życiu. Jak wszystkie dziewczęta podkreślają, to niezwykłe spotkania dla obu stron. Obecnie objętych tą pomocą jest 6 pań. Mieliśmy możliwość odwiedzenia 2 starszych pań, które mają problemy z chodzeniem. Potwierdzają, że są to niezwykle cenne i oczekiwane spotkania. Bożego Narodzenia, chciałabym życzyć pani wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i żeby ten czas, który z panią spędzamy, był zawsze taki, jaki jest, fajny i bardzo przyjemny. Ja też bardzo dziękuję wam, dziewczyny, bo wy mnie podnieśliście do góry. Bo ja już spadałam na dół. A wy żeście mnie podnieśli wysoko. Dziękuję wam ślicznie za serdeczną pomoc. Dla pani małą kominek, tak? I tutaj jeszcze kopertę, proszę bardzo. Też. Serdeczne dzięki. No i jak najdłużej, żebyście mi pomagali. No, bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza i pani, też nie tylko dziewczynom, bo bardzo grzeczne i pomagają mi bardzo, bo ja już liczyłam na to, że spadam, a dziewczyny mnie podniosły na nogi. Ja też od nich korzystam, jestem zachwycona nimi. Bo one jeszcze chcą więcej. A niech pani gdzieś pośle, to my coś załatwimy pani. Raz ich posłałam do mojej przychodni, żeby zamówiły mi leki, które mi wyszły. No to zadowolone były. No może jeszcze coś mamy załatwić. No bardzo miłe to jest od tych dzieci dostać trochę pomocy, naprawdę. Bycie tutaj ze mną, to bardzo mnie cieszy, że przychodzą dzieci, zawsze są z humorem. Załatwiają również różne sprawy dla pani. Tak, i chętnie załatwiają, żebym tylko ich dużo wysyłała gdzieś. Ja nie mam tyle spraw. No, przychodzą moje dzieci, też mi pomagają. Mój Tomek mi bardzo dużo pomaga. Przychodzi, zakupy mi robi. Sama to już nie pójdę, bo się boję. No biorę ten wózeczek i jadę tym, ale wszystko jedno. One są takie opiekuńcze. Jedna mnie za rękę trzyma, druga idzie z drugiej strony, żeby mi się nic nie stało. Także jestem zadowolona. No to zawdzięczam tylko pani Błasiak. Ona bardzo dużo dla mnie zrobiła i te obiadki, wszystko mi załatwiła. Też mi było trudno coś ugotować. Najczęściej gotowałam sobie suche kartofle ze solą albo z masłem i tak jadłam co dzień. Ale teraz mam zupki i takie duże obiady przynoszą mi, że starczy mi na 3 dni. W te wszystkie działania zaangażowani są oprócz dzieci nauczyciele i rodzice. Ze Stowarzyszeniem na rzecz wspierania rodzin imienia świętego Maksymiliana współpracujemy już 2 lata. I dotychczas nasza współpraca polegała na tym, że przygotowaliśmy upominki osobom samotnym, składaliśmy im życzenia z okazji Dnia Babci, Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Wspólnie z prezes stowarzyszenia, panią Haliną Błasiak, doszłyśmy do wniosku, że można by tę działalność rozszerzyć i postanowiłyśmy zorganizować grupę uczniów, która będzie pomagała systematycznie w domu osobom samotnym i potrzebującym. Pierwsze kroki podjęliśmy już w czerwcu, natomiast we wrześniu zorganizowaliśmy grupę dziewcząt, która właśnie chodzi do domów tych osób samotnych. No i tutaj jeszcze chcę podkreślić, że ogromną rolę również odgrywają rodzice, którzy się włączają w pomoc. Dzięki wszystkim tym wspólnym działaniom dziewczynki i podopieczne zżyły się ze sobą na tyle mocno, że spędzą wspólnie tegoroczną Wigilię. Ze względu też na zbliżające się święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy upominki, które mam nadzieję, że sprawią radość wszystkim.
jesteśmy dumne ze swoich uczennic, które bezinteresownie, systematycznie i tak, z tak dużym zaangażowaniem wspierają osoby pomagające. Należy też podkreślić, że to w większości są uczniowie starsi, uczniowie, którzy mają bardzo dobre oceny w szkole, mają dużo zajęć pozalekcyjnych, a poza tym jeszcze znajdują czas, żeby pomagać osobom starszym. Bardzo się zaangażowali, ja jestem im bardzo za to wdzięczna, a naszym podopiecznym z okazji świąt składam serdeczne życzenia i myślę, że ta współpraca nadal będzie kontynuowana i życzę im dużo zdrowia, dużo cierpliwości i no, możecie liczyć na naszą pomoc. Te wszystkie pomysły związane z pomocą zaproponowała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin Halina Błasiak. I jak mówi, nie sądziła, że spotkają się z tak ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie pragnęła zwrócić uwagę na fakt, że małe emerytury niestety często nie wystarczają na leki i godne życie. Dlatego taka wolontaryjna pomoc jest ogromnym wsparciem. Cenimy niezmiernie pomoc, jaką udało się zorganizować z uczniami i nauczycielami, dyrekcją przede wszystkim szkoły numer 10. Jest to kontynuacja pracy, która podjęta była już około 2 lat wcześniej, rozwinięta w tej chwili właśnie poprzez udział dziewczynek do tych pań, które już wcześniej zostały doposażone przez nasze stowarzyszenie w pilot pomocy, czyli urządzenie, które pozwala im na poczucie bezpieczeństwa. Obecność dziewczynek stanowi jakby uzupełnienie tej pomocy i takiego poczucia bezpieczeństwa, ale i też większej gwarancji spokojnego życia w swoim własnym mieszkaniu i stanowi realizację idei naszego stowarzyszenia, która dotyczy tego, aby stworzyć właśnie taką możliwość organizacyjną, aby każdej z takich potrzebujących osób dostarczyć pomoc potrzebną w danym momencie na terenie jej własnego mieszkania. Jest to cel, do którego zmierza nasze stowarzyszenie i idea, która przyświeca naszemu działaniu, czyli jedni drugim. Realizujemy to w skromnym bardzo zakresie, dlatego że na najstarszym w zasadzie osiedlu w Zduńskiej Woli, czyli na osiedlu Osmolin, gdzie najwięcej jest osób samotnych, starszych i ta pomoc jest nieograniczona. Ogromne ilości różnych jeszcze czynności można tym potrzebującym osobom dostarczać. Siły nasze są skromne, nie za wiele nas osób jest aktywnie działających, stąd tylko w takim niewielkim zakresie rozpoczęliśmy tą organizacyjną działalność. Dziewczynki wykonują czynności, które w wykonaniu pracownika MOPS-u kosztowałyby jedną godzinę 15 zł. Czynność wykonywana przez pracownika socjalnego jest w przepisach oszacowana na około 15 zł aktualnie. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niby zwykłe działania, ale czynione z serca i z oddaniem są potrzebne i mogą pomóc drugiemu człowiekowi.